Nie zdążyłem was policzyć, ile was jest dokładnie. No na jazd zrobiliśmy. No dobrze. Bardzo się cieszę, że taką liczną grupą do nas przyjechaliśmy. Czym chata bogata, to się potem wszystko ładnie okaże. W ramach rewanżu za zeszłotygodniowe piękne warsztaty, na które no ja niestety nie mogłam u was być, bardzo mi przykro, ale mówiły dziewczyny, że cudownie było. A żałuj, żałuj kilka, bo no ja, to mi taka sytuacja wyszła, że poniedziałki, środy, piątki, do południa jestem zajęta czym innym. Ale jako, że my bardzo lubimy, chciałam was z Kasią poprosić o śląskie gotki. Beranie. Beranie, wicowanie, śpiewanie i cokolwiek. Takie cokolwiek. Parę rzeczy my mamy. Ja myślę, że wy też tam, Kasia, coś. No, na żywioł, bo to jest najlepsze. My parę rzeczy mamy przygotowanych. Piosenek, słuchajcie, wiecie co po kolędzie nam śmierniki wzięło. Nie ma księdza. Bo tam u Jurka. No wtedy. Ale myśmy dopiero później poszły. Myśmy dopiero później. Ja z naszej strony chciałam zaproponować, i to chyba była wasza. Słuchajcie, bo jak ja ale raz zrobiłam, jak ja pietyknęłam pięścią w stół, to się od razu cicho zrobiło. Proszę, Kasiu. A tak, nie. Ja nigdy nie piłam. Ja jestem stary nauczyciel. A ja wiem, to się teraz. Kiedyś to była przedszkolanka. A potem to była nauczyciel przedszkola. Potem przed tym zabawiałaś dzieci, a teraz zabawiasz tam. A teraz duże dzieci. Duże dzieci. Duże dzieci. Macie moje dziewczynki? Chciały, proszę. Moment. Kto nam się znowu zgubił? Kilka, ja mogę jedno zdanie powiedzieć. Jasne, możesz trzy. Proszę państwa, przede wszystkim bardzo nam miło, że nas zaprosiliście. Nie traktujemy tego jako rewanż. Dlaczego? Nie, no skądże. Absolutnie to nie jest żadnym rewanżem, dlatego że macie decyzję państwo wydane także na dom dziennego pobytu nad Odrą. Więc myślę, że stanowimy całość, jedną grupę po prostu, jedność. Prawda? Grudzice, Groszowice, ta sama nazwa. Ice. Ta sama parafia. Ta sama parafia. Ale nie ten ksiądz. Cieszę się, bardzo się cieszę, że wam się konkurs podobał, bo bez was by nie było tak fajnie, jak było, prawda? Tak. Bo było super. Myślę, że jeszcze powtórzymy nieraz. Jesteśmy otwarci na tego rodzaju propozycje. I korzystając z okazji, chciałabym zaapelować do pań, o zastanowienie się nad taką formułą zajęć warsztatów plastycznych, czyli malowanie, rysowanie. Rysować każdy może trochę lepiej lub gorzej. Tak jak ja śpiewać nie potrafię i nie potrafię rysować, bo mamy tu specjalistę, przywiozłam wam. Pan prowadził ognisko w Dobrzeniu i zrobił takie warsztaty plastyczne na malince i panie nie chciały wyjść. I mnie się tak zamarzyło, że gdybyśmy sobie takie właśnie też zrobili i zrobili plener nad Odrą, słuchajcie, full wypas, prawda? Nie! Na tej plaży, Kasiu, na tej plaży to mają otworzyć. Na przykład, będziecie się trzymać o ufu, albo pędzi. A model kto będzie? Edziu za modelem? O, jest już jeden model. Jest już jeden model i parę jeszcze innych też modelem, prawda? Mamy doświadczenie z piątku, jeśli chodzi o modelowanie. A nie, to nie o takim myślałam. Nie będę zgadywać, o czym myślałam. Ja myślałam w stroju kąpielowym, a nie tak. Na plaży. Na plaży. Wszystko opiera się o plażę. Tak, to zgadzamy się oczywiście, prawda? Więc prosiłabym o to, żebyście Państwo o tym pomyślały. I liczę na to, że się będziemy częściej spotykać. Bo słuchajcie, mamy blisko, zrobiło się ciepło, możemy na rowerach po sąsiedzku się gdzieś w połowie drogi z nim spotkać. Ale Kasiu, one się nie muszą zapowiadać, wiesz? One się nie muszą zapowiadać. Ja to wiarę daję. Jestem za. Ja to wiarę daję, to jedzie. Ale należy takie, wiesz, no należy z bęsą, nie? My do nas i tak dalej, zanim się to rozkryje. To jeszcze póki jesteśmy, bo widzę, że tu nam się jedna zgubiła koleżanka. Ja właśnie nie wiem, gdzie poszła. Proszę? No właśnie też nie wiem, ale no już trudno. Jeszcze jedna, jako że my tutaj troszeczkę inaczej działamy niż wy, bo tak w połowie czerwca u nas się mniej więcej sezon na takie spotkania
warsztaty cotygodniowe kończy. Zostaje gimnastyka, później jest okres wakacyjny i w połowie września tak jakoś ruszamy znowu z działaniami i dziewczyny mają trochę inne zajęcia tutaj. Ale chciałam podsumować, tak myślałam o początku czerwca, nie wiem czy to pierwszy czwartek, drugi czwartek, to jeszcze nie wiem, żeby zrobić taką podsumowującą dużą imprezę. Dużą imprezę tutaj. Wspólną. No, tak, żeby nam z tą Spartakiadą jadą nie najgorsze, bo oni to na 11 czerwca, więc może dzień wcześniej byśmy zrobili. Mamy stoły. Dużo albo tam, albo na przykład z tym, że ja chciałam ściągnąć seniorów trochę tutaj jeszcze z Grudzic. Aha, nie przyjdę. No ja wiem, że nie. No, są jeszcze